Od wieków kojarzy się z sabatami czarownic, które tej właśnie nocy naradzają się z szatanem, jak w najbliższym czasie zaszkodzić ludziom i siłom dobra. Tak, to właśnie noc Walpurii. Lecz czy na pewno zwykli ludzie nie mieli szans z czarownicami i piekielnymi mocami? Skąd w ogóle pochodzi nazwa tej nocy czarownic? Do dziś w niektórych miejscach Europy zachowała się tradycja palenia ogromnych ognisk w noc z 30 kwietnia na 1 maja. Służyły one przede wszystkim ochronie i oczyszczeniu. A co wzbudzało strach i w jaki sposób ten obrzęd łączył się ze świętą Kościoła katolickiego? Prastare święta pod sztandarem chrześcijaństwa miały zostać obłaskawione i trafić do liturgicznego kalendarza. W rezultacie noc z przełomu kwietnia i maja, oparta na tradycjach pradawnego celtyckiego święta, przyjęła imię gorliwej wyznawczyni Chrystusa. Nikt jednak nie przypuszczał, że siły ciemności przejmą władzę nad tą szczególną nocą, czarownice będą obchodzić wówczas swój największy sabat, a sataniści celebrować święto najwyższej rangi. Jak to wszystko się zaczęło i jak to dziś wygląda? Gdzie można to zobaczyć? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Szwecja tłumnie celebruje to jedno z najbardziej charakterystycznych nordyckich świąt. Noc Walpurii. Ze szwedzkiego Välborgsmässoafton. Zwyczaj przywędrował do Skandynawii z północnych Niemiec. Noc Walpurii swoją nazwę wzięła od imienia średniowiecznej świętej. Żywot świętej Walpurii pozornie w żaden sposób nie odnosi się do nocy dziwów i magii, której została patronką. Stanowiła jedną z najsłynniejszych świętych niewiast niemieckiego i angielskiego kościoła. Analogicznie jak w przypadku innych pradawnych świąt, jej sława i moc została wykorzystana przez Kościół w celu zniewolenia obchodów na cześć pogańskich bóstw. Ale zacznijmy od prapoczątków tego ważnego święta. W noc z 30 kwietnia na 1 maja starożytni Celtowie obchodzili święto na cześć nadejścia lata. Zwało się ono Beltane i dosłownie oznaczało ogień Bela. Bóg Belenos, czy też irlandzki Bile, był prawdopodobnie potężnym bóstwem życia i śmierci. Wiadomo, że przybył z ziemi umarłych i w najdawniejszych wierzeniach pełnił funkcję bóstwa solarnego. Juliusz Cezar dostrzegał w Belu podobieństwo do rzymskiego boga światła, Apolla. Kompetencje obu bóstw miały być analogiczne. Zarówno Bel, jak i Apollo uwalniali słońce z zimowej niewoli, posiadali wiedzę medyczną i sprawowali opiekę nad stadami. Świętowano pożegnanie zimy i wkraczano w czas letni. Wieczorem 30 kwietnia gasły domowe ogniska. Świat na krótką chwilę pogrążał się w mroku sprzyjającym ciemnym siłom. Na powierzchnię przybywały duchy, wróżki i czarownice, a magia zyskiwała tej nocy szczególną moc. Z nadejściem 1 maja powracała równowaga, której symbolem był oczyszczający ogień rozpalany przez druidów. Zgodnie z celtyckim kalendarzem święto to rozpoczynało również okres wypasu bydła. Jednym z ważniejszych rytuałów było przepędzanie stad między dwoma ogniskami, co miało uchronić je przed chorobami. Dym ze świętych ognisk miał posiadać właściwości ochronne i zdrowotne zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i płodów rolnych. Jedną z powszechnie kultywowanych tradycji podczas nocy Beltane było składanie ofiary Belowi. Zwyczaj opierał się na rozdawaniu uczestnikom zabawy podpłomyków. Osoba, która wylosowała zwęglony kawałek, stawała się poświęcona bóstwu i symbolicznie składana w ofierze. Musiała poddać się oczyszczeniu i w tym celu trzykrotnie przeskoczyć płomienie. W kulturze celtyckiej przypalony lub zwęglony kawałek podpłomyka był znakiem wyróżniającym kogoś wyznaczonego na ofiarę.
Dlatego istnieje realne prawdopodobieństwo, że w dawnych czasach taka osoba mogła utracić życie na rzecz boskiej przychylności. Ochrona przed magią i czarami. 30 kwietnia ludzie zbierali się, aby uchronić się przed czarownicami. Aby odstraszyć złe duchy, uderzali w metalowe garnki, rozpalali wielkie ogniska, palili słomiane kukły i stare rzeczy, aby zapewnić sobie w ten sposób szczęście. Tej nocy następował przełom. Świat znów rodził się do życia. Czczono ogień, płodność i dobrobyt. W przeciwieństwie do tradycji celtyckich, na terenach dawnych Niemiec i Skandynawii patronowały temu świętu kobiety. Germanowie ofiarowywali tę niezwykłą moc Ostarze, bogini jutrzenki i urodzaju, która cyklicznie powracała, aby przywrócić świat do życia. Z kolei na dalekiej północy Skandynawowie w tym czasie oddawali cześć pradawnej matce ziemi, Jurt. A następnie Frei, która w mitologii nordyckiej również odpowiadała za wegetację i płodność. Święta Walpurgia jako patronka rolników idealnie wpasowywała się więc w ten kanon. Z czasem jej rola została przyćmiona na rzecz demonicznych istot i służebnic szatana, które miały zwyczaj przybywać na szczyt gór, aby świętować. Sabaty czarownic odbywały się na szczytach świętych gór, czyli w tych samych miejscach, w których niegdyś palono oczyszczające ogniska na cześć bóstw urodzaju. Jak wierzono, największe takie zgromadzenie zbierało się na szczycie Brocken, znajdujących się na terenie obecnych Niemiec. Jego magiczne znaczenie może odpowiadać pewnemu rzadkiemu, aczkolwiek naturalnemu zjawisku. Widmo Brockenu, zwane również mamidłem górskim, objawia się jako złudzenie optyczne, w którym można zaobserwować fantom w formie cienia człowieka stojącego na szczycie. Nadnaturalne wrażenie może potęgować tęczowa aureola otaczająca głowę widziadła. Pogańskie praktyki, które wcześniej były mniej lub bardziej akceptowane, zostały w XVI wieku uznane za złe, a osoby je praktykujące skazywano na śmierć. Średniowieczne Niemcy były świadkiem jednych z największych i najbardziej makabrycznych polowań na czarownice w historii. A skąd tu wzięła się ta tradycja? Tradycja celebrowania Nocy Walpurgii trafiła do Szwecji, a konkretnie do Sztokholmu z północnych Niemiec. To stamtąd wraz z Niemcami, którzy zamieszkiwali w średniowieczu Sztokholm, przyszedł obyczaj palenia ognisk, następnie rozpropagowany w całej Szwecji. Obecnie uznawany jest za jedną ze szwedzkich tradycji. W średniowieczu rok administracyjny kończył się właśnie 30 kwietnia. Dzień ten hucznie świętowali kupcy i rzemieślnicy, urządzając zabawy i tańce w ramach przygotowania się do nadchodzącego lata. Na wsi w tym czasie wypuszczano zwierzęta na pastwiska, palono ogniska. Przy hucznych ucztach wybierano wójta na kolejny rok. Starano się narobić jak najwięcej hałasu, aby odstraszyć drapieżniki, ale i zapewne i złe moce, w tym oczywiście czarownice. Zgodnie z pradawnymi wierzeniami, ogniska chroniły przed drapieżnymi zwierzętami, a także odstraszały średniowieczne czarownice, które w noc Walpurgii czciły szatana. Na festynach skakano także przez ognie i praktykowano ludowe obrzędy. Dawniej podczas nocy Walpurgii młodzi ludzie w prowincjach Skåne i Blekinge zbierali się, by przywoływać miesiąc maj do swoich wiosek. Podobnie jak nasi bożonarodzeniowi kolędnicy w towarzystwie skrzypków chodzili od gospodarstwa do gospodarstwa, gdzie śpiewali pod oknami domów i zbierali smakołyki, jak na przykład kiełbasę, chleb, jajka, a nawet butelki wódki za swoje występy. Zebrane dobra konsumowali następnego dnia, to jest 1 maja. Obecnie już nie chodzi się z muzykantami po prośbie, za to dalej rozpala się ogniska i tłumnie przy nich zbiera. W niektórych stronach obchody Nocy Walpurgii obejmowały skoki nago przez ogniska, prowadzenie bydła między dwoma ogniskami, co miało chronić je przed chorobami, i stawianie słupa majowego, symbolizującego wiadomo co.
przystrojonego białymi i czerwonymi wstążkami, które z kolei symbolizowały przejście dziewczyny ze stanu dziewictwa w kobiecość i wybierano majową królową. Ta noc jest jedną z najsłynniejszych w historii europejskiej magii, zgodnie z nordycką tradycją była czasem duchów. Wierzono również, że poza upiorami można było spotkać skrzaty, chochliki, gnomy i rusałki, a szczęśliwiec, który tego doświadczył, miał być obdarowany przez nie niezwykłą mądrością i odwagą. Bardziej współczesna wersja tego nietypowego święta przywędrowała do Szwecji wraz z przybyciem niemieckich imigrantów, którzy zamieszkiwali głównie na terenie krainy Uppland. Różne tradycje Nocy Walpurii przetrwały do dnia dzisiejszego i nadal budzą zainteresowanie. Najwyraźniej ludzi wciąż ciągnie w kierunku tej ciemnej strony mocy. Noc Walpurii obecnie, czyli szwedzkie powitanie wiosny. Tej nocy w całej Szwecji od Kiruny po Lund rozpalane są ogniska, a zgromadzeni wokół ludzie radośnie śpiewają zawsze te same piosenki o pożegnaniu zimy i powitaniu wiosny. Tańczą i piją nawet do białego rana. Największe ognisko w Szwecji rozpalane jest w sztokholmskim parku Skansen na wyspie Djurgården, by wypędzić z okolicy złe duchy i czarownice oraz zapewnić ludziom pomyślność. Rozpala się je dokładnie o 21:00 na oczach tłumów przy śpiewie chóru, który na wielkiej scenie wykonuje utwór Skona Maj Velkommen. Witamy Cię piękny Maju. Legendy głoszą, że nocą należy wykonać rytuały związane z miłością, namiętnością, radością, płodnością, szczęściem, dobrobytem, ochroną czy zdrowiem. Zwyczaj ten to swoiste połączenie pogańskiej tradycji z powitaniem wiosny przez stęsknionych za słońcem Szwedów. To pożegnanie krótkich, zimowych dni. Wydarzenie do dziś ma wymiar bardziej lokalny niż rodzinny i ma za zadanie integrować miejscową społeczność. Z Nocą Walpurii związane są również obyczaje kulinarne. Jedną z najczęściej serwowanych potraw z okazji tego święta jest łosoś w sosie koperkowym. W obecnych czasach noc ta jest również świętem studentów. Młodzież kończąca szkołę średnią zakłada białe czapki z daszkiem, na którym widnieje znaczek z lirą, symbol ukończenia szkoły i symbol wejścia w dorosłe życie. Młodzi ludzie wyruszają w miasto, aby bawić się i świętować. Śpiewają piosenki o wiośnie, zieleni i optymistycznej przyszłości. Dla uczniów i studentów to święto przede wszystkim przedsmak wiosny i wakacji. Walburgmessa w Thun lub Walborg to obok Wielkanocy najważniejsze wiosenne święto obchodzone w Skandynawii. Obchody Nocy Walpurii w świadomości Szwedów, a także Niemców, Holendrów i Ślązaków, chociaż to teoretycznie Noc Zmarłych kojarzona przede wszystkim z sabatem czarownic na niemieckiej górze Brocken, są znakiem tego, że rozpoczęła się wiosna. Dla południowych Szwedów to w sumie już lato, co zresztą potwierdza celtyckie święto Beltan. Co ciekawe, w Polsce również świętowano Noc Walpurii, choć nieco inaczej. Tradycja tego święta była szczególnie silna dla takich regionów jak Kaszuby, Śląsk i Warmia. Wynikało to przede wszystkim z faktu bliskości kultury niemieckiej. Noc tą wiązano również z mającym się wtedy odbywać sabatem czarownic. Miejscem polskiego sabatu jest oczywiście słynna Łysa Góra. Przez wieki uważano, że złe duchy odgoni bicie w dzwony do świtu. Dźwięk wspomagano też światłem. Wierzono, że dokąd docierają światło i dźwięk, tam czarownice nie mają wstępu. Rozpalano więc ogniska, a domostwo obchodzono z płonącymi pochodniami. Czasem wspomina się nawet, że z palącymi się miotłami, takimi niby trofeami zdobytymi na spalonych czarownicach. Drzwi nawet do stajni i obór należało oznaczyć krzyżem,
Zarówno przed domami, jak i przed oborami można było również powiesić pęczki właściwie dobranych ziół. W XIX-wiecznej encyklopedii wspomniano, że ludzie radzili sobie również strzelaniem z broni ręcznej na wiatr, wstrząsaniem drzew oraz trzaskaniem z bicza. Jak każde święto, i to wygląda dziś całkiem inaczej. Niemniej warto znać i pielęgnować tradycje. Dzięki za wspólny czas, mam nadzieję, że Ci się podobało. Zasubskrybuj kanał i zostaw swoją opinię w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.